dzisiaj lecę tam pod Betlejem, cuda są i dziwy. Po prostu z nieba, aby świat zbawić, do świnki tam przybył. Bombaczek stani, idź go przygarnij, ci co tak chcieli tam przybierzeli, a my zaśpiewamy pięknie, pożegnamy i mu coś fajnego domy. Bombaczek stani, idź go przygarnij, ci co tak chcieli tam przybierzeli, a my zaśpiewamy pięknie, pożegnamy i mu coś fajnego domy. Panna Maryjka wiatr stuje w rękach pomboczka małego i tak se myśli, niech mu się przyśni coś bezpobożnego. Pan Boczek stani, idź go przygarnij, ci co tak chcieli tam przybierzeli, a my zaśpiewamy pięknie, pożykamy i mu coś fajnego domy. Pan Boczek stani, idź go przygarnij, ci co tak chcieli tam przybierzeli, a my zaśpiewamy pięknie, pożykamy i mu coś fajnego domy. Przyszli pasterze, otwarli drzwi, że zagrali na lirze. Czemu nasz panie leżysz, nasz panie kajzachowek spiszy? Pan Boczek stani, idź go przygarnij, ci co tak chcieli tam przybierze, a my zaśpiewamy pięknie, pożykamy i mu coś fajnego domy. Pan Boczek stani, idź go przygarnij, ci co tak chcieli tam przybierze, a my zaśpiewamy pięknie, pożykamy i mu coś fajnego domy. To może ja biorę mama na siebie, a ty ojca. Riktik, tani nos będzie, jak będzie wspólny geszynk. To tacie wezmę zoki i binder jak zoty. A co z Tośką? Poszedłmy co tam w szkrobnie do Mikołaja, bo dzieciątka. Dziuszki, śpicie już? Już chciała i nowo się spytać o ten list. Ale jaki list? Do Mikołaja? Ja, bo jo, że chciała na Mikołaja dostać iPhone'a, a od dzieciątka konsola, ta co też mogę tańcować. Dyć to je wszystko blank drogie, kto ci to wszystko kupi? No dyć nie ty, ino Mikołaj i dzieciątko. Jo coś czuję, że ty ino w starej ty cało szkrobiny i wągiel dostaniesz. Na geszynki trzeba być grzecznym, dobrze go do Maryśni. Ale ją całki rok była grzeczna. Szkoliła się, pora zapisać i czytać, a przecież one mają kupa pieniędzy. No co w całym świecie dają bajki, geszynki. Dobra, już ustąp, nie ślim tej, coś tam dostaniesz. I no wiesz, co pandemią jest, ciężkie czasy. Może trzeba odmyślić tańsze wersje na ten rok. Gdy łańcuch nie będzie stykać, ups, no Mikołaja. Coś ty powiedziała? Godałaś łojców? Ni, tak mi się ino pomyliło. Jo to czuła, Jożek czuła, że coś tu nigro. Ale co ci zaś nigro? Co żeś czuła? Marysia się pomyliła. Być ten Mikołaj, co był młodzkiego roku, godał choby ujek Franek i miał te same zoki co ujek. Kaś ty te zoki widziała? No, bo od razu jak poszł Mikołaj, to przyszli jak Franek z ciotką Ancią, że niby na kawa do ojców. I wtedy widziała te zoki. A jeszcze mnie się pytał, czy mi się te Lego podobał. To skąd miał wiedzieć, że ja klocki z Barbie dostała? Dobra, Antośka, mosz recht. Wielko działcha, że się z to ci powiemy prawda. Geszynki kupują fatry i starzyki. I tak byś pewnie spokopiła, bo iPhone'a byś nie dostała. Późno już, idź spać, bo jutro z rana zaśmurz zdalne i będziesz przysypiać na angielskim. Dobrej nocy. Ja idę i nowym jeszcze powiem, że ja się czuję tako blank dorosło, że znu tajemnicą. Ja, dobrej nocy.
jako tajemnico, dziecko? Że Gieszynki kupują fatry, no i wy z dziadkiem. A w to ci to dziecko powiedział? Chłopcy za klasy? Nie, no Zośka z Maryśką, bo ją chciała na święta iPhone'a i konsola. A one padały, że u ojców nie będzie stykać, bo je pandemią, no i tak się wszystko wydało. Możesz, dziecko, co żeś ty chciała? Downi to my się z maszketów i bumbunów cieszyli. A jak w to od dzieciątka dostał jako lalka albo graczki, no zabawki, Antosia, zabawki, to se tak docenił i tak się cieszył, bo my psińco mieli nie to, co wy te roski, za wiele mocie i se tego nie docenioczy. Babko, nie godejcie tak, jo, to najbardziej lubiła ta atmosfera świąt. Ta choinka, te lampki, renifery i skrzaty. A, daj pozór. Te ostatnie to nie z naszej tradycji. Downi to żadnych krasnali się nie stawiało. Moja starka padała, że tak ze ponad 100 lat temu to się w chałupach wieszało tako gałąź z jedliny albo świerku. Stroiło się to w jakieś kolorowe świecidełka, jakie lamety i wieszało się to u sufitu. Podłażniczka się na to godała. A choinka to do nas przyszła później. Nie w to, że nawet dzisiaj Christbaum na nią godają, bo do nas przyszła z Niemiec. To ciekawe, co godocie. Mm-hmm. A u nas na Śląsku święta się blank różnią od innych. No i ważniejsze, co by zowdy być razem. Łoblec mi tam fartuszki. I to, że wspominamy narodzenie Jezusa. Pamiętam, co u nas we duma, to się na Boże Narodzenie gody godało. Godne święta. Ciekawe, jak obchodzicie te święta, opowiecie nam, bo ja lubię słuchać waszych opowieści. Ja też posłucham, prawie my matma skończyli na micie. Na Śląsku to Gieszynki zowdy przynosiło dzieciątko, a maszkety, bumbuny i takie tam inksze to my dostawali od biskupa Mikołaja i on przychodził 6 grudnia. Ten taki Mikołaj Czerwony, Renifery, Rudolf, to dopiero później do nas ze Stanów przyszło. Ja, bo wiesz, ino u nas dzieciątko przychodzi, co trza zowdy łokno otwryć, co by se mogło wejść pod choinka i prezenty dać. No jasne. Julka, co do nas dojszła, padała, co u niej w Poznaniu zowdy, Gieszynki, przynosi gwiazdor. Gwiazdor, no. No a podobno w Małopolsce aniołek, a zaś w całej Polsce Mikołaj, tak o tradycyjo. Mhm. A choinka mieliście żywo czy sztuczno, jak te roski w sklepach? I o to nawet różowo widziała. Dziążka różowo, u mnie weduma to zowdy była żywo. Ojciec przynosił tako ze lasu i ubieraliśmy ją w glas kugle, kolorowe kety, lamety, łożechy i bumbuny i zowdy we wilio. Nie to, co te roski już we adwyncie. Połoblikane, świecidełka. Ale w wilio najważniejsze, że każdy musiał być grzeczny. Moja mama padała, że jaki jesteś bez wilio, taki jesteś bez całki rok. I z kuli tego my się wadzić nie mogły. A chłopcy ludź. No i my też pomagały mamie we warzeniu. Od rana woniało w chałupie zupą z prawoków albo inszych leśnych grzybów, no i kapustą z grochem, a nawet makówką i siemieniotką. Babko, gdyś te roski mama nie waży nam tych potraw. Hmm? Jo, to ino makówki by jadła i kołocze z syrem i makiem, no i posypką. Jo też, a najbardziej to nie znosza kompotu z suszu, no i karpia z kulimi
Ta dziążka, do mnie takich udziwnień nie było. Paterną łoż krobą trochę kapra złościów i my musieli jeść. A jak kto się zakrztusił, to zagryz kartofle. No i też wszystko my ważyli we doma sami. Nie było tam żadnych cateringów, tak jak te roski. A ciastka, pierniki, to się już robiło na początku grudnia, co by ciasto przeleżało i potem było miękkie. A tu na wilionie było szałota, łososia, ani owoców morza? Co ty za farmazony, godosz, dziecko. Szałot to się robi, ale na święta, a nie na wilio. No i ważniejsze jednak, co by poczymać tradycją. Na pod łobru zdowali mezowdy sianko i pieniądze. Co by tego bez całki rok w doma nie brakowało. Na łobrusie białym stawiało się pusty talerz do zbłąkanego wędrowca albo gościa, no a nad stołem wieszało się jemioła. Tak na szczęście. No i ważniejsze jednak, co przed jedzeniem my se musieli wszyscy przeboczyć. Życzenia my se podawali, no i my też pożykali. No i łamaliśmy się łokładki. U nas we duma to my nawet na to łoblatek go dali. Potem fater czytał Ewangelio, no i pożykał i potem my mogli jeść. U nas w Starostki też tak jest. A czy u was też nie było można łazić i no siedzieć przy stole? Jo, to jakby jak zim, to bych se poszła kukać pod choinkę i przez okno. Oj, dziecko, dziecko, nie wolno wstawać, kiedy wszyscy nie zjedzą. To nieszczęście przynosi do dumy, a nawet i śmierć. Jak już tak straszycie, to jo lepiej nie będę wstawać od stołu, aż mama nie pozwoli. Może.
Lot temu ze 2000 we Betlejem tam na łące Kajeszopa przy stogowi urodziła pan Pumbuczkowi syneczka świętopanienka, Jezuskiem nazwali ich synka. To Maryś teraz ty. Zrodziła rzech malutkiego syneczka Pumbuczkowego, kiedy nie ma zobóweczka ani swojego łóżeczka, ino zimne mosz łapeczki i za krótkie pieluszeczki. Tu we żłobie dej mu lyże, a ją żłób ten trochę bliżej. Pocisna ku tymu wołu, co z osiołkiem jest pospołu. O, a cóż tam dziąseczki szykujecie? Betlejka, jasełka będziecie robić? Jak i same robimy. Nie chcemy kupować takich z papieru i malowane. No. Pokażcie no to, jakie to tu macie. I jakie gryfne, piękne wam to wyszło. Umie we duma też my mieli taką betlejka. Ojciec taką drewniano zrobił. Mieli my figurki Maryi, Józefa, no i małego dzieciątka Jezus w żubeczku. Kajsik się to jednak zapodziało bez tematu. Mama go dała, co by fajnie teraz pod choinka taką kupić. Patrzała nawet na Ali w necie i szło kupić taką całą szopkę, taką grota z figurkami za 200 zł. Co ty na Ali fulosz w Chinach? Ja nawet gryfna była, a w ogóle to skąd się wzięła ta tradycja betlejek? Pierwsza szopka, taka betlejka po naszemu, to wymyślił święty Franciszek we Włoszech. Potem ten zwyczaj poszedł do kościołów, a na koniec to w domach ludzie też zaczęli robić. Na wsiach to potem i parobki takie drewniane strugali, ale wielką tradycją to też kolędnicy. Teraz też są kolędniki, ale ludzie nie chcą im otwierać. Godają, że ino pieniędzy chcą. Zawdy chodzili młodzi chłopcy, pastuszkowie, obleczeni w białe koszule, tak po wiejsku, i mieli czopki, baranie, nawet futrem wywrócone, we rękach trzymali kiki, a jeden niósł taką wielką gwiazdę. Niektórzy też nosili betlejki. Robili takie pudełka tekturowe albo drewniane i w środku dowali świeca, no i też święto rodzina. Z tymi pastuszkami to też łazili, mocie tu, czej królowie, mocie? O, czej królowie i też anioł, i obok, i śmiertka. Śpiewali kolędy, odgrywali różne scenki. No i potem się im dawało za to, jakie bumbuny, maszkety, apluzyny, a potem to i nawet pieniądze drobne. Na Śląsku to niektórzy też na nich dziady albo herody go dali. Ale u mnie wiadomo, jak ja była młoda, to się ino kolędnicy go dały. Teraz nie chcę młodym się tak bawić. Wiecznie na Snapie siedzą albo głupich youtuberów oglądają. Czasy się zmieniają. Ja kiedyś też chciała iść, ale mama powiedziała, że to dla nich niebezpieczne, co by dzieci same łaziły. Jeszcze nas kto napadnie, albo wciągnie do chałupy. A, no bo to wtedy starsi łazili, nie takie dzieci, no taką młodzież teroski. Oni ta tradycję podtrzymywali. Może za poradą też pójdziemy. A teroski dziołchy wycinać. Bo trzeba betlejka robić i szykować się na godne święta. A może zaśpiewamy jako kolinda po śląsku? O, a znocie, pójdźmy wszyscy ku betlejce. Ja. No to zaśpiewamy. Pójdźmy wszyscy ku betlejce, ku dzieciątku, ku panience. Przed Jezuskiem poklękamy, z Maryją.
wszyscy kubeteczne, ku dzieciom kuku planiecze. Mają się przewidomy, że Jezus jest Bogiankowy. Mają się przewidomy, że Jezus jest Bogiankowy. Jezusie młodzi, się radujemy, proroki odziaku dali, a ludzie na dziadziakami. Proroki odziaku dali, a ludzie na dziadziakami. Witaj dzieciątko we żłobie, co bije pan Bożek w sobie. Na te godne święta i ten nowy rok chcę wam pięknie powinszować. Co by szczęście i zdrowie było we familiach, bo ostatnio nam go fez brakuje. Co by woniało we gody zupą z prawoków, makówką i jedliną i wszandy było kupa radości. Co by zgoda panowała, a nikomu nie przyszło się we wilii owadzić. No i co by nam pan Buczek błogosławił, a dzieciątko przyniosło fez gryfne geszynki, kej pierwszo gwiazda zaświeci. Co by my w tym nowym roku zaś mogli się radować byciem blisko sia i se przoć jak do wni. No i co by my się obudzili w normalnym świecie, kiej widać, a nie ino słychać uśmiech człowieka. Wszystkiego najlepszego, moi roztomili.